przyjemnością pragnę powitać wszystkich miłośników i entuzjastów folkloru na koncercie inauguracyjnym 25. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. Zaczęliście 25 lat temu i chwała Wam za to, że wytrzymaliście. A było różnie, było cudownie i były trudne chwile, ale Strzegom pokazał, że potrafi bawić się narodowo, potrafi poznawać tradycje ludowe nie tylko Polski, ale także Europy i świata. Życzę Wam, żeby ten festiwal był tak udany i tak wesoły, jak dzisiejszy dzień w Rio de Janeiro, bo przecież mamy złoto i brąz wioślarek, a nasi szczypiorniści nareszcie wygrali. Jest dalej nadzieja na medal. Więc tak jak radosny dzień w Rio dla całej Polski, więc niech ten festiwal będzie taką radością dla Strzegomia. A ja śmiało teraz i wesoło mogę powiedzieć. Szanowni Państwo, 25. jubileuszowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu rozpoczęty. Bawmy się! Dyrektor, przed nami 25. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Co w tym roku mieszkańcy będą mogli zobaczyć? To rzeczywiście jubileuszowa edycja. Folklor to piękna sprawa i warto ją kontynuować, warto ją kultywować, bo też mieszkańcy tego chcą. W tym roku mamy wśród zespołów, mamy Serbię, mamy Rumunię, mamy Chorwację, mamy Słowację, mamy piękny Tajwan, który pokaże tradycje na scenie i mamy też zespół włoski z naszego miasta partnerskiego, z Pavullo. Myślę, że będzie co oglądać. W tym roku mamy troszkę zmienioną formułę, ponieważ w piątek nie będzie koncertu tu na rynku, natomiast w parku zaprezentują się nam kapele, już taką wieczorową bardziej porą, bo koncert będzie o godzinie 20. Myślę, że to piękna sprawa i będzie co obejrzeć, także bardzo serdecznie na piątek zapraszam, również na finałowy koncert w sobotę. I oczywiście w niedzielę, jak zawsze, po mszach świętych w kościołach zespoły pokażą, jak bardzo ładnie i pięknie można zatańczyć nasz polski taniec polonez wspólnie. Przyjadą też do nas jeszcze zespoły folklorystyczne z Dolnego Śląska. Będzie koncert o godzinie 13 w parku, gdzie te zespoły się zaprezentują. I proszę Państwa, oczywiście wieczorową porą, jak ja to mówię, mamy koncert Eneja o godzinie 21. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że nie powinno Państwa tutaj w Strzegomiu w tych dniach zabraknąć. Dzisiaj nagrodzić za chwileczkę te osoby, które przyczyniły się do tego, że ten festiwal przetrwał te 25 lat, bo za tą sceną stoją ludzie, którzy organizowali festiwal, który zrodził się, proszę Państwa, w szkole, w Kostrzy, tam był jego początek. Wspólnie z zespołem Kostrzanie wyjechaliśmy na pierwszy wyjazd zagraniczny do Bułgarii. Stamtąd mieliśmy rewizytę zespołu z Bułgarii i postanowiliśmy zaprosić także zespoły sąsiednie. Organizowaliśmy to wspólnie ze Strzegomskim Centrum Kultury, wtedy już dyrektorem Ośrodka Kultury Violettą Urban, która przez 20 lat była dyrektorem festiwalu. Dziś na scenie zobaczymy także osoby, które przez 25 lat pracują przy tym festiwalu. Znaki honorowe zasłużony dla kultury polskiej otrzymują i zapraszam na scenę panią Natalię Łęską, panią Urszulę Perwenis, panią Marzenę Wołoch i pana Ryszarda Rosę. Dyplom ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu za zasługi w upowszechnianiu kultury otrzymują pan Roman Asyngier, pani Elżbieta Pieno,
Zapraszamy na scenę. Pani Katarzyna Błaszczak, pan Bartłomiej Błaszczyk i pan Andrzej Jaskuła, burmistrz Strzegomia, przyznał honorowy tytuł zasłużony dla ziemi strzegomskiej następującym osobom. Pani Helena Szerszeń, zapraszam. Pani Jolanta Misztal, pani Wioletta Urban-Smagłowska, pani Elżbieta Pienio, pani Ewa Świątek, pani Grażyna Mazyrko, pani Ewa Piasecka, pan Jerzy Dynia i proszę Państwa, jest jeszcze jedna osoba, której nie ma tutaj z nami, to pan Edward Błażek.